Zacznę od Słowa Bożego. A po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. To jest wspaniale. Kiedy czytamy Słowo Boże, możemy zauważać, że tam, gdzie jest Jezus, tam jest zawsze moc Boża. Amen. A oblicze Jego było jak błyskawica, Jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed Nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast Wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Dzisiejsze poselstwo to jest to, że nie ma go tu, bo on wstał z martwych, jak powiedział. Amen. W Jezusie Chrystusie wypełniła się Boża. Obietnica. Kiedy patrzymy na Słowo Boże, ono daje nam przeświadczenie, że mowa o Krzyżu jest dla nas zawsze mocą. Widzicie, sam apostoł Paweł napisał w ten sposób, albowiem mowa o Krzyżu jest głupstwem dla tych, Którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest to moc Boża. Krzyż z Jego wymaganiami i nadziejami jest w samym sercu Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Zawsze każde poselstwo powinno zawierać, moi drodzy, i mówić o krzyżu. Jeśli tego nie ma, przybiera to przesłanie pewnego rodzaju formę bałwofalstwa. Dlatego, że Jezus martwy wstały zawsze potrzebuje być w miejscu centralnym. Jeśli tego nie ma, zawsze będzie stał za tym inny duch. Bóg nie będzie miał nic z tym, nic wspólnego ponieważ jest napisane, że Bóg go tak ojciec wywyższył, że dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię, że na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano i wyzna, że to Jezus Chrystus jest Panem. Powiedz, że Jezus Chrystus jest Panem. Tylko w Duchu Bożym możesz to powiedzieć. Tylko w Duchu Bożym możesz to powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem. Dlatego dziękujemy Bogu, który daje nam zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Każdego dnia. Dlatego, że dokonało się dwa tysiące lat temu całkowite zwycięstwo na krzyżu. Kiedy chcesz chodzić w niebiańskim życiu, w Jego chwale, to nie może być w odłączeniu od Krzyża Chrystusa. To nie może być w odłączeniu od krwi Chrystusa, która stwarza dla nas nową, stworzyła dla nas nową, żywą drogę do miejsca Najświętszego. Jest to niemożliwe bez uwielbienia Krzyża, który jest teraz pusty, a tak naprawdę uwielbienia ofiary doskonałej Jezusa Chrystusa która dokonała się i zadośćuczyniła naszych grzech, stała się ofiarą zastępczą za nas. Baranek stał się zastępczy za nas. Bez uwielbienia krwi Jezusa znaleźć się w miejscu najświętszym, znaleźć się w miejscu Bożej chwały. A Kościół Boży, Świątynia Boża woła chwała, chwała, chwała. Większość ludzi to, co się stało, uważa dzisiaj że to jest jedynie fakt historyczny. Dla nas, którzy wierzymy w niego, którą tą prawdę objawia nam i potwierdza Duch Święty. Jest to coś więcej. To nie jest tylko dobry i wielki nauczyciel Jezus Chrystus. To nie jest tylko dobry człowiek. To nie jest tylko prorok Boży. Ale to jest nasz zbawiciel. To jest wszechmogący Bóg. Amen. To jest Król Królów, to jest Pan Panów. On jest kimś większym dla mnie. On jest moim przyjacielem. On jest moim wybawcą, On jest moim odkupicielem. On jest wszystkim, co tak naprawdę ja mam. Jest to druga osoba Trójcy Świętej. Jest to Bóg, który przyszedł w ciele. Bóg, który jest jednocześnie stuprocentowym człowiekiem i stuprocentowym Bogiem. Który przyszedł w postaci człowieka, aby stać się naszym zastępcą i zbawicielem, ponieważ nikt z nas nie był w stanie zadośćuczynić za swoje winy, za swoje grzechy. A więc przyszedł, aby wykonać wielką misję, wielkie posłanictwo przywrócenia ludzkości do pierwotnego stanu, zanim popełnił grzech Adam i Ewa, pierworodny grzech. Bo wszyscy byliśmy zgubieni i wszyscy poprzez ten grzech odeszliśmy od Bożej chwały. Ale Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego jednorodzonego Syna, aby przyszedł tutaj na ziemię i umarł za każdego z nas. Czy możesz sobie wyobrazić miłość Jezusa do ciebie? Czy w ogóle jesteśmy w stanie wyobrazić sobie miłość Chrystusa do nas? Bo śmierć Jezusa była ceną za grzechy ludzkości. Była ceną zapłaconą za konsekwencje upadku człowieka, i w ten sposób zmieniła nasze przeznaczenie, dając nam otwartą drogę do nieba. Krzyż jest fundamentem wiary naśladowców Pana Jezusa. To jest rzeczywiste wydarzenie, które miało miejsce. Więcej dzieło krzyża zostało jest napisane już ustanowione w wieczności, jeszcze przed stworzeniem świata. To był Boży plan. W księdze objawienia czytamy, że Jezus jest barankiem zabitym od założenia świata. A więc to jest wieczna rzeczywistość, która jest niepodważalna, bezporna, a jednak Wielokrotnie człowiek przeciwstawia się i chce się temu przeciwstawić. Prawda nieodwołalna, niezmienna, kompletna, dokonana, trwała, pełna tu nic nie można dodać ani ująć. Jezus powiedział: Wykonało się. Kiedy patrzysz na pusty teraz krzyż, co myślisz? Czy tylko oznacza dla ciebie to dwie belki, puste, jako narzędzie egzekucji, które odbyłoś i wielokrotnie odbywa się, czy odbywało się w świecie? Krzyż, czy oznacza dla ciebie Jezusa, który złożył w ofierze siebie samego, będąc bez grzechu, aby ocalić ludzkość? Kiedy pokorny będąc, nie otworzył swoich ust do końca, nie powiedział żadnego słowa, nie bronił się, nie udowadniał swoich racji, ale pokornie oddał swoje ciało na śmierć dla naszego zbawienia, które jeszcze przed śmiercią było w tak bestialski sposób potraktowane okrutnie potraktowane. My czytamy w Ewangelii Marka, czternasty rozdział, sześćdziesiąty piąty werset. A niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze i policzkować go i mówić do niego, prorokuj, słudzy też bili go po twarzy. Wyrwano mu włosy z brody, opluwano go. Wizajasia my czytamy: mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Moje twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Chłostano go. Czytamy w Ewangelii Marka, 15 rozdział. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Moi drodzy. Jezus stał się zastępczą ofiarą. W tym dniu wydano na wolność barabasza, a ukrzyżowano Jezusa. Bar Abba jest pewna symbolika w tym imieniu. Z hebrajskiego i ameryjskiego to Syn Ojca i tym Synem uniewinionym w dniu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, jesteś Ty i ja. Ponieważ tak naprawdę wszyscy jesteśmy tymi barabaszami, w którego miejsce, moi drodzy, został wzięty Pan Jezus. Zabrany Pan Jezus, zajął to miejsce Pan Jezus. Zapłacił cenę cierpieniem swoją krwią, odrzucenie. Moi drodzy, wziął na siebie. To, co tak naprawdę należało się nam. Jest napisane w Izajasza 53. Do przestępców był zaliczony. Wzięto go na krzyż, bo uznano go gorszym niż Barabasz. Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? A to wszystko dlatego, że Bóg nas kocha bez względu na wszystko. Ale on również pragnie Twojej i mojej miłości dla niego. Bicze, jakich używano wtedy do chłost, wykonywano z plecionych pasów zakończonych małymi kawałkami ołowiu i ostrymi kawałkami kości lub baranimi zębami. Wbijały się one w ciało, rozrywały je i raniły pod, po każdym uderzeniu. Wyobrażasz sobie wyjęte kawałki ciała? Żołnierze dręczący Jezusa założyli mu również koronę ścierni, zadając mu tak dotkliwy ból. W Ewangelii Jana jest napisane, a żołnierze upletli koronę ściernia, włożyli mu ją na głowę przyodziali go w płaszcz purpurowy. Przez to wszystko Jezus nie wyglądał jak człowiek. I krwawił niemal na całym ciele. Słowo Boże mówi Izajasza. Wyrósł bowiem przed nim jako latoroś, jako korzeń suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by mógł się nam podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak. Że nie zważaliśmy na niego, niepodobny widok do człowieka. Następnie żołnierze położyli na jego barkach, i tak już okropnie poranionych, ciężką drewnianą belkę i kazali mu ją zanieść na miejsce egzekucji, zwaną Golgotą. Kiedy w końcu przybył na wzgórze, w jego nadgarskiej stopy wbito ogromne gwoździe. Potem zawieszono go na krzyżu, by powoli konał w męczarniach, i ostatecznie zmarł od uduszenia. To jest niesamowite, moi drodzy. My zdajemy sobie teraz sprawę, jak wielki ból On musiał znieść. Jezus powieszony na krzyżu. Zastanawiałam się, kiedy to słowo Boże pracowało we mnie. W Ewangelii Jana 12:32 jest napisane, że On został wywyższony ponad ziemię. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy On został ukrzyżowany przed całym światem, On został podniesiony na tym krzyżu jako wielka ofiara. Za Twoje i za nasze grzechy. Jego śmierć sama w sobie była największym wywyższeniem Syna Bożego. Dla diabła wyglądało to, że jest to największa porażka w życiu Jezusa. Bo nie był świadomy, że oto rozgrywa się. Największa bitwa, zwycięska bitwa naszego Boga. Dla ludzi wokoło mogło wyglądać to jako ekstremum poniżenia. Ale słowo Boże mówi inaczej. Otwórzmy sobie, moi drodzy, jeszcze raz. Ewangelia Jana, dwunasty rozdział. Słowo Boże mówi w ten sposób. 32. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Co to znaczy? Wywyższenie Jezusa na krzyżu otworzyło nam drogę do wieczności. Ono pociągnęło nas do Jezusa, z którym przez grzech byliśmy rozłączeni. Co to znaczy krzyż? Krzyż oznacza Jezusa, który złożył siebie w ofierze, żeby ocalić nas od naszych grzechów. Nawet jeśli ktośkolwiek umierał na krzyżu, nigdy nie niósł tak druzgocącego ciężaru wszystkich grzechów, buntu i złości ludzkości jak Jezus. Podburzanie ludzi do zabicia Pana Jezusa okazało się końcem rządów diabła na ziemi. Kiedy nasz Pan umarł, wstąpił do piekła, gdzie poznał przeciwnika w rzeczywistości duchowej. Co więcej, pojawiła się nadprzyrodzona moc do wyrwania nas z rąk szatana, aby każdy z nas mógł być uzdrowiony, uwolniony, przemieniony. Dlatego ja dzisiaj mogę zrozumieć to, co apostoł Paweł napisał: Nie chcę znać i głosić niczego oprócz krzyża. Nie chcę znać i głosić niczego oprócz krzyża. Nie chcę słuchać o innej perspektywie, ani o żadnej innej doktrynie, tylko o ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiód za sobą jeńców i ludzi, darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego. Żadna śmierć nie wywarła takiego wpływu na ludzkość jak śmierć Chrystusa. To bezprecedensowe wydarzenie, które nastąpiło zarówno w tym świecie, jak i w wieczności. Z tego powodu w krzyżu jest rozwiązanie problemów, grzechów z naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Z tego powodu to, co zawieramy w naszych genach, jeśli chodzi o naszych przodków, ma moc być usprawiedliwione. Odpuszczone przez krew Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, albowiem uznałem, Paweł to uznał, ale czy my to uznaliśmy? Bo Bóg cały czas daje nam dowód swojej miłości, przez to, co się dokonało na krzyżu. Że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus za nas umarł. Wtedy go zapytali: Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Wtedy Jezus im odpowiedział: To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Wierzyć w Boga. Wierzyć w tego, którego on posłał, to jest dzieło Boga. To nie nasze uczynki, to nie nasza prawość i sprawiedliwość, to nie nasze zasługi dają nam zbawienie. Wiara w tego, którego on posłał, wiara w żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Wiara w Jego żywą ofiarę dokonano, wiara w Jego łaskę, która została przelana, wiara w Jego miłosierdzie, które zostało nam okazane, wiara w to, że tylko On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Powiedz Amen. Zmartwychwstaniu pana Jezusa towarzyszyły niesamowite efekty. Czytamy w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, co się wydarzyło. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu. Zasłona do miejsca najświętszego została rozdarta. Bóg daje nam możliwość z powrotem wchodzenia do relacji jedno z jednym twarz z twarzą. Czy to nie jest wspaniałe? Widzimy, że niesamowite znaki i cuda towarzyszą: trzęsienie ziemi, moi drodzy, otwarte groby, wychodzą z grobów żywi ludzie. To jest ta moc martwy stanie. amen. To jest moc żywego Boga, która codziennie przemawia do nas. Poprzez dokonane dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: Zaiste ten był synem Bożym. Co się dzieje? My zauważamy, że Bóg nawet otwiera oczy poganom. Ponieważ to setnik powiedział: Zaiste, ten był synem Bożym. Bo Bóg ma oczy, moc otworzyć każdemu. Amen. Bo Bóg nie ma względu na osobę. A było tam wiele niewiast, które z daleka się przypatrywały. Przyszły one za Jezusem od Galilei i posługiwały Mu. A wśród nich była Maria i Magdalenia. I Maria, matka Jakuba, Józefa i syna, i matka synów Zeda Dzisiaj wielokrotnie widzimy Duchowy atak na służbę kobiet. Ale kto tam usługiwał do końca Jezusowi? Kto był do końca przy Jezusie? Tu jest napisane o kobietach. To one mu posługiwały do końca. Czy Pan Jezus je odrzucił? Jeśli Pan Jezus ich nie odrzucił, je, to dlaczego my odrzucamy? Służbę kobiet. Potrzebujemy zrozumieć moc ofiary Chrystusa. Potrzebujemy zrozumieć, że mur nieprzyjaźni został zburzony w Jezusie Chrystusie, że nie ma niewolnika i sety, nie ma Żyda ani Greka, nie ma mężczyzny ani kobiety. Potrzebujemy zrozumieć, że to jest moc, za czym stoi Boży pokój, nie jaki daje świat. Ale pokój, który przewyższa człowieka zrozumienie. Potrzebujemy zrozumieć, że za tym stoi pojednanie, kompletne nas z Bogiem Ojcem i ze sobą przez moc krwi Jezusa Chrystusa. Amen. To jest nic innego, ale manifestacja tego, że On nam pokazał, że On żyje i żyć będzie. Kochani, pamiętajmy, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, odziedziczonego po Ojcach, lecz drogą krwią Jezusa Chrystusa Baranka. Nieskazitelnego, nieskalanego. Potrzebujemy dojść do tego miejsca, do którego sam Pan Jezus nas prowadzi, żeby poczuć się bezpiecznie, szczególnie w tym czasie, kiedy żyjemy. Bezpiecznie w Nim, w tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Aż dziećmi bożymi. Potrzebujemy dojść do miejsca, żeby nasze poczucie wartości opierało się na akceptacji ofiary Jezusa Chrystusa. Na mocy krwi Jezusa, która zola, została drogocennej krwi Jezusa za ciebie i za mnie przelana. Nie na opiniach innych ludzi, nie na działaniach innych. Nie powinniśmy szukać naszej wartości w tym, jak ty wyglądasz. Twojej karierze zawodowej. Ale naszą wartość powinniśmy odkryć w drogocennej krwi Jezusa Chrystusa, baranka na wieki. Zobaczyć, że przez nią, jak jesteś drogocenny w oczach Boga. Jak jesteś drogocenny w oczach Boga. Każdy z nas ma jakieś wady, popełnia błędy. Każdy z nas wymaga przemiany, ale Duch Boży pracuje w nas. Uświadamia nas, że za nami stoi moc krwi Baranka, że za nami stoi moc martwych wstania. Amen. Że my już jesteśmy wykupionymi dziećmi Bożymi. Że my już jesteśmy tak wartościowi, że to przewyższa wartość wszystkiego tutaj na świecie. I tak powinieneś o sobie myśleć, i tak innych traktować, braci i siostry. i w ogóle ludzi. Nie szukaj na siłę aprobaty i akceptacji. Ty już ją znalazłeś w Jezusie Chrystusie. On już za ciebie umarł. Uznaj to. Uznaj swoją tożsamość w Jezusie Chrystusie. Diabeł oskarżyciel. Dzieci Bożych chce dniem i nocą nas oskarżać. Ale Jezus Chrystus dzisiaj, siedzący po prawicy Boga Ojca, wstawia się za nami. Bracie i siostry, czy jest wobec tego coś, co może odłączyć ciebie od miłości Jezusa? Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Powstańmy. Niebiańskie Ojcze, ja przychodzę do Ciebie. Powiedz? Nie w oparciu o moje własne zasługi, ale w oparciu o zasługi Jezusa Chrystusa, który umarł na mnie za mnie na krzyżu. Przez wiarę biorę w posiadanie to, co mi ofiarowałeś. Przez dzieło odkupieńcze. Ja wierzę, że Jezus poniósł mój grzech, aby mógł doznać przebaczenia, pełnego przebaczenia, i ja teraz to przyjmuję. W imieniu Jezusa. Wierzę, że Jezus stał się przekleństwem, abym otrzymał błogosławieństwo, i ja je dzisiaj przyjmuję. Wierzę, że Jezus stał się ubogi, abym został ubogacony, i ja teraz przyjmuję obfitość. Ogłaszam dzieło Jezusa w sferze pełnego uzdrowienia fizycznego, umysłowego i emocjonalnego. Ustanawiam to dzieło również w dziedzinie moich finansów, pracy, firmy, projektów. Wyznaję nad swoją rodziną i powiązaniami w służbie dla Boga. Ogłaszam moje powodzenie w Chrystusie w każdej dziedzinie ponieważ Jezus wziął tego przekleństwo aby mogła mógł być błogosławiony we wszystkim wierzę że mam powodzenie w oparciu o doskonałe dzieło krzyża i dlatego oddaję tobie dzisiaj Boże chwałę za zbawienie i za uwolnienie oddaję ci dziękczynienie Boże za pełne uzdrowienie mojej duszy, mojego ducha, mojego ciała. Za zbawienie mojego ducha, za zbawienie mojej duszy i ciała przez krew Baranka. W imieniu Jezusa Chrystusa. Bogu brzmi.